Po ciężko przepracowanym okresie przygotowawczym seniorzy piłkarskiej Tęczy rozegrali pierwszy w tym roku oficjalny mecz i to od razu o stawkę, jaką był awans do ćwierćfinału Pucharu Polski na szczeblu okręgu. Podopieczni Macieja Kulikowskiego nie powtórzą niestety sukcesu z ubiegłego sezonu. Przeszkodą nie do pokonania i to na własnym obiekcie okazał się bowiem trzecioligowy Piast Karnin. Jeśli chodzi o przebieg meczu, na pewno mnóstwo ciekawych sytuacji przez nas stworzonych. Czyli ta siła ofensywna jest i cały czas gdzieś musimy pracować nad zdobywaniem tych bramek, bo stwarzamy sobie sytuację, ale jednak brakuje gdzieś w tym końcowym etapie optymalnej decyzji, czyli tej najlepszej, a też no nie ukrywam, że błędy w defensywie się pojawiały. Te w dużej mierze zadecydowały o porażce 0-2 po bramkach Daniela Starteka i Dawida Kucharskiego. Tęczowi mogą czuć zawód, gdyż w ubiegłym sezonie odsyłali z kwitkiem zdecydowanie lepiej dysponowane zespoły niż obecnie drużyna Piasta. No nie ukrywam, byliśmy pozytywnie nastawieni i optymistycznie przede wszystkim i zależało nam bardzo tutaj na zwycięstwie. No nie tak sobie na pewno wyobrażaliśmy początek tego spotkania i ogólnie tego pierwszego meczu, więc no jesteśmy na pewno troszkę zawiedzieni z tego względu też, że naprawdę przez większość spotkania to my prowadziliśmy grę, stwarzaliśmy sobie sytuację, no ale widać zespół doświadczony nas po prostu wypunktował, no i na tym to wszystko polega. O tym meczu należy już jednak zapomnieć, bowiem w sobotę Tęcza rozpocznie zmagania w rundzie wiosennej. Na początek arcytrudny rywal, aktualny lider czwartej ligi UKP Zielona Góra. Tęczowi doskonale pamiętają pierwsze spotkanie z tą drużyną. Jesienią przegrali bowiem u siebie z Zielonogórzanami aż 0-5. Na pewno nasz dzisiejszy mecz troszkę sił kosztował, ale mamy cały tydzień na regenerację i na poprawienie tych błędów, które się nadarzyły. Na pewno musimy poprawić skuteczność, no ale to już wszystko zależy od moich zawodników. Obecnie Tęcza zajmuje 10. miejsce, tracąc do trzeciej lokaty 7 punktów. Początek meczu w Zielonej Górze o godzinie 14:00.